to tak? Dobrze mnie słychać, tak? Witam serdecznie, pozdrawiam. W nawiązaniu tutaj do wykładu mojego przedmówcy związanego z tymi badaniami na nekropoliach, chcę powiedzieć, że tak mnie to zastanowiło, ponieważ w moich badaniach nad tematyką egzorcyzmu, przynajmniej w przestrzeni biblijnej, w czasach biblijnych, to szczególnie w czasach machabejskich, a więc 400-500 lat przed, 400 lat przed narodzeniem Chrystusa, Żydzi wkładali do grobu swoim zmarłym pewne na przykład półksiężyce przywiezione z niewoli babilońskiej, pewne ozdoby, pewne kolczyki, brązoletki na przykład. To było niedozwolone absolutnie. I te ozdoby wkładane jakby do grobów żydowskich były, w nawiązaniu do mojego już teraz jakby wykładu, który przedłożę, jakby obroną przed demonami, przed złymi duchami, właśnie w przejściu na tamten świat. Tak mnie to zastanowiło, czy tutaj również można by dopatrywać się, że tak powiem, w tych przedmiotach, może jakiegoś takiego, może właśnie tego rodzaju wierzeń, które miałyby, nie wiem, prowadzić właśnie ku temu, że te przedmioty, czy na przykład pieniądze miałyby wykupić, tak, z mocy złych jakichś, prawda, demonów, złych duchów. To mnie tak jakoś zastanowiło. Prawda, powiedziawszy, nigdy się nie zastanawiałem nad tym tematem w czasach takich bardziej, powiedziałbym, nowożytnych, aniżeli czasy machabejskie przed Chrystusem. Tutaj trudno powiedzieć, bo w zeszłym roku było też prowadzone badania na cmentarzu wiejskim w Sobrankach na obwodnicy Olecka. I tam na przykład na ponad 300 grobów w ponad 50 znajdowały się monety. I zarówno monety polskie, jak również monetka księstwa warszawskiego, monetka carska. Także to z jednej strony ewidentnie należy spojrzeć na te monety jako jakieś takie dary symboliczne. Natomiast, czy tak jak chce Kopaliński, czy to była forma części tego majątku nieśmiertelnego nieboszczyka, który jego namiastkę symboliczną ten nieboszczyk dostawał do ręki, czy to była forma tego obola zmarłych, czy to była forma po prostu drobniaków na drugi świat. Tutaj to wymaga rozwikłania za tą funkcją. Za wykluczeniem tej funkcji majątkowej przemawia to, że na przykład dzieci też dostawały te pieniądze. Także raczej to była forma jakiejś tam bardziej przepustki na drugi świat. Przepustka. Właśnie tutaj też pan profesor Kochagner mówił ze swoim przedmówcą jeszcze o tej adaptacji wielu zwyczajów pogańskich przez chrześcijaństwo. I chciałem też jakoś tak nawiązać do tego tematu, nawiązać jeszcze do tego, co pan mówi. Rzeczywiście jest to bardzo ciekawa sprawa, bardzo ciekawy problem. A propos, niedawno był Wielki Post, śpiewaliśmy pieśni w kościołach o Krzyżu Świętym. Krzyżu Święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze. Przez Cię przewóz jest naprawiony. Więc wiara chrześcijan w to, że ten przewóz na tamten świat, przez przejście na tamten świat jest naprawione przez Krzyż Święty i że jest on jakby tutaj właśnie takim wykupem, który jest dawany zmarłym. Przewóz Charon, przejście na tamten świat, krzyż, który jakby jest w tym miejscu, Chrystus, który jest tym przewoźnikiem, przeprowadzającym zmarłych z ziemi jakby do rzeczywistości nieba, czyli jakby zaadoptowanie tradycji starożytnej, prawda, mitologicznej przez chrześcijan. To już nie powiem, że ojcowie kościoła i pisarze wczesnochrześcijańscy na przykład używali wręcz w dyskusjach apologetycznych z filozofami starożytnymi właśnie figur, jako figur retorycznych pewnych przykładów wziętych, że tak powiem, z filozofii, prawda, czy z mitologii greckiej, czy chociażby weźmy takiego Odyseusza, który wraca do rodzinnej Itaki, który przywiązał się do masztu statków, żeby go śpiew syren nie uwiódł, prawda? I tutaj doszukiwano się porównań właśnie z Chrystusem, który był do krzyża przyczepiony, prawda, aby walczyć z pokusami, ze śpiewem jakby syren tego świata. Więc wiele jest jakby, że tak powiem, tych adaptacji, prawda? Ale jeśli można się wtrącić, bo my wczoraj też o tym rozmawialiśmy, dzisiaj patrząc na wystąpienie kolegi, o czym mówi ksiądz, niektóre zabiegi nie mają takiego prostego wytłumaczenia magicznego, są po prostu zwyczajnie, podam swój własny przykład. Przykład z roku 2009, kiedy to zmarł mój przyjaciel,
który był bardzo zaangażowany w jakieś tam działania nasze, mieszkaniec wsi i który miał pogrzeb katolicki. Rodzina poprosiła mnie, ponieważ był zaangażowany także w różne działania związane z festynami, ruchem rycerskim i tak dalej, o to, żebym podarował mu swój miecz, bo on się tak bardzo tym zajmował, żeby go włożyć do trumny. Drugi miecz otrzymał od rycerzy. Rodzina włożyła jeszcze różne przedmioty, o których nie będę mówił. Natomiast jego przyjaciel włożył mu 18-wieczną monetę. I na moje pytanie, po co to zrobił, mówi, bo on tak lubił te starocie. Nie przekłada się to na żadne inne wyjaśnienie. Wczoraj też mówiliśmy o tych wkładanych monetach do grobu, więc nie zawsze to musi być związane z jakimiś tutaj zabiegami w naszej kategorii myślenia. Są to rzeczy związane z magią, czy z jakimiś zwyczajami przejętymi na przykład od pogaństwa. Natomiast czasami to wyjaśnienie jest, może być znacznie prostsze. Rzecz jasna, nie przeczę, ale są czasami sytuacje, które jakby wprost dotyczą tego, o czym mówił pan profesor Hochmeister. Powiem tylko o tym chociażby zwyczaju, jak państwo pewnie słyszeli, na przykład na święto świętego Szczepana błogosławi się owies. Kiedyś nam się błogosławiło owiec, święciło się owiec. Dlaczego? Dlatego, że ten owiec niesiono koniom. Czemu niesiono go koniom? Czemu świętego Szczepana, diakona, pierwszego męczennika, który żył w Jerozolimie, związano z końmi, tak? Czy to jest obsesja jakaś? Otóż w starożytnym Rzymie czczono bożka, który nazywał się Foros i przebywał z gwiazd na koniu na ziemię, prawda? I dzień tego Forosa to był dzień męczeństwa świętego Szczepana. I tutaj chrześcijaństwo, aby rzeczywiście dokona się pewna inkulturacja, aby wykorzystać, że tak powiem, ten dzień w Rzymie, prawda? Plopło w tą figurę Forosa właśnie świętego Szczepana, prawda? Związano z końmi i z owsem, prawda? I tak już, powiedzmy, pozostało. Tak, był ten dzień. Tak, ten dzień. I to jest właśnie ten przykład inkulturacji, tego, o czym mówił pan profesor. Nie przeczę, że są też właśnie takie przypadki zupełnie nie podobające jakiemukolwiek wytłumaczeniu, prawda? Bo ktoś, kto za 200 lat będzie grzebał tutaj, jak ci naukowcy w tych grobach, powie, no skąd ta 18-wieczna moneta tam się wzięła, prawda? Proszę państwa, wracajmy do egzorcyzmów dzisiaj. Ja chciałem dopowiedzieć tylko, że ponieważ jestem księdzem i teologiem i egzorcystą również, no ten mój wykład będzie wykładem, którym chciałbym jakby powiedzieć o egzorcyzmach dzisiaj współcześnie, no ale rzecz jasna w ujęciu Kościoła rzymskokatolickiego, w ujęciu chrześcijańskim, prawda? To mapa naszego wykładu. Najpierw powiem sobie o modzie na egzorcyzmy w literaturze, filmie, sztuce. Potem powiemy o terminologii, o etymologii. Następnie zajmę się krótko nowym obrzędem egzorcyzmu wielkiego, uroczystego egzorcyzmu dokonywanego nad ludźmi opętanymi z roku 1999. A na koniec spróbujemy sobie krótko odpowiedzieć na pytanie, po co nam egzorcyzmy w XXI wieku. A więc przechodzimy do punktu pierwszego, do mody na egzorcyzmy. Pewnie państwo widzieli dobry film Williama Lepkiego, przepraszam, no tak, to jego scenariusz i Williama Friedkina, Egzorcysta. Film, który został okrzyknięty jednym z najlepszych horrorów lat 70., potem 80., film, który wywarł na ten gatunek horroru, że tak powiem, przemożny wpływ, pewnie oglądany przez państwa wielokrotnie, a może niewielokrotnie. Otóż film został nakręcony w oparciu o autentyczne wydarzenia. W roku 1949 miał w Stanach Zjednoczonych miejsce w stanie Ohio, przepraszam, Iowa, przypadek opętania małego chłopca. I właśnie na tej podstawie Blythe napisał scenariusz i Friedkin nakręcił właśnie ten film, historię opętania małej dziewczynki, która miała na imię Megan i która była egzorcyzmowana przez historyka, archeologa, jezuitę, który został ściągnięty z Iranu, bo tam właśnie szukał, że tak powiem, różnych znalezisk. Tam znalazł figurkę diabła. Ja notabene mam tutaj taką figurę, którą przywiozłem z Elbląga dzisiaj tutaj do państwa. Tutaj pan profesor robił już zdjęcia. Jest to prawdopodobnie jakiś bożek pruski. Nie wiem, chciałem, żeby ktoś go opisał, zidentyfikował. Są znawcy kamieni. Spotykam się z najlepszymi naukowcami w armii Mazur. Więc bardzo proszę o pomoc. Nie wiemy, co to jest. Czy to było właśnie jakieś takie coś na kiju wieszane gdzieś przy wejściu do domu. Nie wiem, co miało chronić. Nie wiem, trudno powiedzieć. Bardzo proszę o pomoc. Może ktoś pomoże. Ale wracamy do egzorcysty 73 roku.
do obrazów, które obiegły właściwie cały świat. Mała Megan, opętana przez złego ducha, przez demona, przez szatana, biegająca po schodach właśnie w ten sposób. Film doczekał się potem kontynuacji. Był Egzorcysta 2, zatytułowany Heretyk, gdzie dziewczynka już jest osobą dorosłą. To już była właściwie parodia rytuału egzorcystycznego i rzecz w ogóle nie warta uwagi. O tyle, o ile film pierwszy jest rzeczywiście ciekawy, z mojego punktu, że powiem, praktyka egzorcyzmów, jest to świetny film, który jest filmem instruktażowym, czego nie wolno robić w egzorcyzmach. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, tam jest dwóch bohaterów. Jest jeden stary ksiądz egzorcysta i drugi młody psycholog, który naprawdę ma kryzys wiary. I w pewnym momencie, kiedy ginie w czasie egzorcyzmu ten stary ksiądz, ten młody przejmuje pałeczkę i kontynuuje egzorcyzm. No przecież tego nie można robić, on nie jest skierowany dekretem do sprawowania tego egzorcyzmu. To między innymi taki jeden z wyznaczników i jedna z ciekawostek dotyczących, jakby wskazujących na wartość tego pierwszego filmu dla mnie osobiście. Te kolejne, Egzorcysta 2, Egzorcysta 3, to już po prostu naprawdę filmy słabe i naprawdę bazujące na sensacji. W Stanach Zjednoczonych pojawia się cała masa potem komedii, fars, można powiedzieć, znanych nam również doskonale. Z jednej strony śmiesznych, ale z drugiej strony powiedziałbym prymitywnych po prostu, gdy chodzi o przekaz. One po prostu wyśmiewają wręcz obrzęd egzorcyzmu, który no, nie jest zabawą jednak. W 1976 roku w Niemczech miał miejsce przypadek, o którym Państwo pewnie jeszcze słyszeli, opętania młodej Niemki studentki, która nazywa się Anneliese Michel, z diecezji Würzburg, z miasteczka Klingenberg. Na ławie oskarżonych zasiedli rodzice, ksiądz egzorcysta i proboszcz, zostali oskarżeni o to, że dziewczyna zmarła w czasie egzorcyzmu. Po latach, pani Felicitas Goodman, notabene naukowiec, profesor żydowskiego pochodzenia, antropolog kultury, która nie jest w ogóle chrześcijanką, zbadała taśmy tych egzorcyzmów. Jest w tej chwili największym autorytetem, gdy chodzi o egzorcyzmy we wszelakich kulturach na świecie. Zbadała te taśmy, które zostały nagrane w czasie tych egzorcyzmów i stwierdziła, że na ławie oskarżonych nie powinni zasiąść księży, ksiądz egzorcysta i rodzice, którzy prosili egzorcyzmy, ale lekarze, którzy zakwalifikowali ten przypadek jako przypadek choroby, epilepsji. Tymczasem był to przypadek, przynajmniej według pani profesor Goodman, prawdziwego, autentycznego opętania, notabene jeszcze mistycznego opętania. To zdjęcia Anneliese Michel. No i film Egzorcyzmy Emily Rose, który powstał na, jakby w oparciu o te prawdziwe wydarzenia, o opętanie Anneliese Michel. To obrzęd egzorcyzmu, który był sprawowany w stodole państwa Michelów. Oczywiście kadr z filmu Egzorcyzmy Emily Rose. No i mamy rok 2011, oczywiście tych przykładów mogło być bardzo, bardzo wiele. Rok 2011, film, który pojawił się właśnie w minionym roku, film ze znakomitym aktorem Anthony Hopkinsem, film Rytuał, który oparty jest również o autentyczne wydarzenia, o fakty, o książkę, która posłużyła za stworzenie scenariusza tego filmu. Anthony Hopkins gra tutaj starego egzorcystę rzymskiego, który odprawił ponad 2000 egzorcyzmów. Do Rzymu trafia stojący gdzieś tam z tyłu w tle młody ksiądz, który ma na imię Michael, student teologii i filozofii na koledżu jezuickim w Stanach Zjednoczonych, który traci wiarę. No i przyjeżdża do Rzymu, wysłany przez swoich przełożonych, żeby właśnie zetknąć się z tematem opętania i tematem egzorcyzmu. Gdy chodzi o literaturę, taką pozytywną literaturę, to oczywiście słynne książki ojca księdza Gabriela Amorta, tłumaczone na no nie wiem ile języków świata. Pierwsza książka Wyznania egzorcysty, bestseller światowy, gdzie on opowiada o egzorcyzmach, o tym, co się w czasie tych egzorcyzmów dzieje, opisuje je dokładnie. Potem kolejna książka, nowe Wyznania egzorcysty, potem trzecia, Egzorcyści i psychiatrzy. Nie tak dawno wyszły Wspomnienia egzorcysty, to właśnie ojciec Gabriel Amort, ja mówię, on się nigdy nie starzeje, ma już chyba 90 lat, ciągle tak samo wygląda. Proszę Państwa, przechodzimy do terminologii. Słowo egzorcyzm pochodzi od greckiego określenia exorcizein, które jest mocniejszą znaczeniowo formą słowa orcizein. Orkos to przysięga po grecku i będzie to znaczyć przysięgać, wzywać kogoś, aby coś uczynił, nakazywać mu, tak? Zlatynizowany termin exorcizare oznacza w kulturze chrześcijańskiej, w naszej zachodniej, wezwanie demona w imię Jezusa do uznania jego bóstwa Jezusa i w konsekwencji do ustąpienia, do odejścia. Egzorcizmus
U pogan będzie to zaklinanie duchów, zaklęcie. U chrześcijan wypędzanie demona, czarta, czyli tak zwany egzorcyzm kościelny. Egzorcista to ten, który egzorcyzmuje, egzorcisterium, czyli robota, którą wykonuje, odprawianie egzorcyzmu, tak? Wypędzać czarty, wypędzać złe duchy, egzorcizatum. Mówi nam o tym pan profesor Marian Plezia w swoim znakomitym słowniku łacińsko-polskim. Zajrzyjmy do katechizmu Kościoła katolickiego, dokumentu wydanego w 1992 roku przez Jana Pawła II. Egzorcyzm w formie prostej sprawowany jest przez biskupa, prezbitera, czyli kapłana lub diakona podczas chrztu świętego. Znamy go z liturgii chrzcielnej dzieci. To jest króciutka modlitwa. Natomiast uroczysta forma tego sakramentalium, bo nie jest to sakrament, ale sakramentalium, rodzaj błogosławieństwa, czyli jest tak zwany egzorcyzm większy bądź uroczysty, może być celebrowana tylko przez prezbitera, czyli kapłana, i za zezwoleniem biskupa miejsca, danego miejsca, czyli tutaj na terenie Olsztyna, diecezji, archidiecezji warmińskiej, tylko wskazany ksiądz egzorcysta może egzorcyzmować. Tak, jest ich dwóch, ksiądz Tadeusz Maciejewicz, ksiądz Kazimierz Dawcewicz. U nas w Elblągu jest aż czterech egzorcystów. Dwóch w Elblągu i jeden w Kwidzynie, jeden w Malborku. Z tej racji, aby też w terenie, że tak byli dostępni jakby dla ludzi, bo takich przypadków pomocy duchowej jest bardzo wiele. Nowy kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku mówi o wymogach stawianych szafarzowi, czyli kapłanowi, który jest egzorcystą. Po pierwsze, musi się odznaczać pobożnością. No wiadomo, musi to człowiek pobożny, wierzący głęboko. Musi odznaczać się wiedzą, mądrością pewną, roztropnością i nieskazitelnością życia. Oczywiście ten ostatni punkt, nieskazitelność życia, nie zakłada tego, że ja jako egzorcysta miałem być człowiekiem bez grzechu, tak? No, jestem człowiekiem grzesznym, tak jak każdy człowiek, ale chodzi o pewien styl życia, tak? Roztropność dla mnie jest bardzo ważna, ponieważ egzorcysta nie może być pobożny tylko, to musi być człowiek mądry, rozumny, tak? Racjo, tak? Fides et ratio, wiara i rozum. Zajrzyjmy na chwilę do starożytnego Egiptu, ponieważ egzorcyzmowanie jest nie tylko charakterystyczne dla chrześcijan, ale również dla wielkich kultur starożytnych i warto o tym wiedzieć. Wiem, że tutaj wczoraj były wykłady o magii starożytności. A więc krótko. W kulturze egipskiej zawdzięczamy niezwykle interesujący opis egzorcyzmu na steli Bentresh, którą parę lat temu miałem okazję widzieć w British Museum w Londynie. Dokonywali tego egzorcyzmu prawdopodobnie kapłani boga Honsu. To IV-III wiek przed Chrystusem. Dokument ten jest cennym źródłem poznania wierzeń Egipcjan o opętaniach demonicznych i często uważa się go za pewien rodzaj zapowiedzi dla opisów Nowego Testamentu. Babilonia to bardzo interesująca wędrówka i opis egzorcyzmu. Zawdzięczamy Babilonie obszerną literaturę egzorcystyczną, która jeszcze w starożytności została usystematyzowana w specjalnych katalogach. No proszę Państwa, już obecni tutaj historycy wiedzą, czym była biblioteka Hammurabiego, tak? Nie trzeba Wam tłumaczyć. Obok pewnych formuł antydemonicznych, na przykład na niebo bądź przeklęty, na ziemię bądź przeklęty, a więc rodzaje przekleństw, zaklęć stosowanych przez kapłanów Kalu, Yashipu, to dwa bóstwa babilońskie, do najczęściej stosowanych środków przeciw demonom zaliczano na przykład śpiewanie hymnów przy akompaniamencie specjalnych instrumentów oraz składanie ofiar dla uspokojenia zagniewanego, rozdrażnionego bóstwa. To śpiewanie hymnu, proszę Państwa, tak się spodobało Izraelitom przebywającym już nie w niewoli egipskiej, ale właśnie babilońskiej na 600-500 lat przed Chrystusem, że potem, gdy otwieramy księgę, na przykład drugą królewską, widzimy zagniewanego króla Saula, to co widzimy, proszę Państwa? Dawida, który gra na harfie i go uspokaja, odpędza demona właśnie, tak? Więc widzimy tutaj ogromny wpływ tego synkretyzmu chaldejsko-irańskiego na kształtowanie się angelologii, demonologii żydowskiej, prawda? To jest bardzo ważna rzecz. Obok tych zabiegów również posługiwano się homeopatyczną magią. Co to jest homeopatia? Czyli jakby różnymi rodzajami amuletów, figurek glinianych, pewnie może takich jak ta tutaj, obrazów demonów, których używano wyjść z zasady. Podobny będzie usuwać podobnego, tak? O właśnie tak. Jeszcze starożytna Grecja, warto do niej zajrzeć i zawitać. Grecja wniosła poważny wkład w rozwój demonologii, przyczyniając się szczególnie do wypracowania pojęcia daimon greckiego, które tak się, że tak powiem, zadomowiło w naszej Europie, że jest dzisiaj jakby oczywistością. Terminem, który określał działanie ludzi wykonujących praktyki antydemoniczne, było słowo exorcistes, stąd egzorcysta, tak? Pochodzące od exorco, oznaczającego zaklinać. W schemacie egzorcyzmu greckich można wyróżnić takie elementy jak pierwsze, przygotowanie, określenie jakiegoś nieszczęścia, tak zwane historiale,
Po drugie, groźby pod adresem demonów, identyfikacja egzorcysty z bóstwem, znajomość pewnych imion, leżenie, ułganie wobec demonów nawet. I po trzecie, zapinanie demonów. Jakaś formuła zaklęcia, bądź też gesty towarzyszące tej formule. Opuszczamy świat starożytny i na chwilę zawitamy do starożytnego Izraela. Wśród historyków nie muszę mówić, kim był Józef Flawiusz i jego dawne dzieje Izraela, czym są dla nas. Otóż pozwolę sobie przeczytać ten fragment. Jest bardzo ciekawy. Bóg obdarzył go, czyli Salomona, chodzi o króla Salomona, również znajomością sztuki stosowanej przeciw demonom w celu wspomagania i leczenia ludzi. Układał więc Salomon zaklęcia, przenosząc ulgę w chorobach i zostawił po sobie formułę egzorcyzmów, za pomocą których ludzie opętani przez demony mogą je wygnać tak, że nigdy nie wrócą. Taki rodzaj leczenia do dziś dnia wielką cieszy się u nas powagą. Był na przykład świadkiem, mówi nam Józef Flawiusz, jak pewien Eleazar, Żyd, mój rodak, w obecności Wespazjana, więc cesarza rzymskiego, jego synów, trybunów i tłumu innych żołnierzy, uwalniał ludzi opanowanych przez demony, a dokonywał tego leczenia w następujący sposób. Posłuchajmy. Do nozdrzy opętanego przytykał pierścień, pod którego pieczęcią znajdował się jeden z korzeni określonych przez Salomona. Prawdopodobnie była to roślina zwana mandragorą. A gdy ów człowiek go powąchał, Eleazar wyciągał zeń demona przez nozdrza. Wówczas uleczony natychmiast padał na ziemię. Eleazar zaś zapinał demona, wypowiadając oczywiście imię Salomona i powtarzając ułożone przez niego zaklęcia, by nigdy już nie wrócił do tego człowieka. A pragnąc przekonać widzów, że istotnie ma taką moc, stawiał w pobliżu puchar albo miednicę pełną wody i nakazywał demonowi wychodzącemu z człowieka, by przewrócił to naczynie, dając widzom dowód, iż opuścił człowieka. Gdy tak się działo, w całej pełni objawiała się roztropność i mądrość Salomona. Bardzo magiczny ten obrzęd egzorcyzmów żydowskich. Pozwoliłem sobie zacytować tylko dawne dzieje Izraela, choć w wielu dokumentach, w literaturze międzytestamentalnej czy rabinackiej, czy chociażby nawet, proszę Państwa, w księgach apokryficznych, takich jak Apokryf Księgi Rodzaju, jest bardzo wiele opisów wskazujących na to, jak bardzo ważne były egzorcyzmy żydowskie dla liturgii chrześcijańskiej. Oczywiście to, co powiedział Jan Paweł II, że to są nasi starsi bracia w wierze, Żydzi, pierwsza gmina chrześcijańska to gmina żydowska, gmina jerozolimska po prostu. Przejdźmy do egzorcyzmów Jezusa, bo one są dla nas kluczowe. Kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza, to pierwsze teksty pokazują nam, pierwsze linijki wskazują nam na obecność Jezusa na pustyni i kuszenie, pokusy, jakimi jest tam nękany przez złego ducha, przez szatana, który do niego przystąpił. To jest jakby preludium klęski szatana, preludium klęski demonów, zapisane we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych. Tego, co będzie działo się dalej. Tego, jak będzie wyglądać działalność Jezusa. Ponieważ egzorcyzmy Jezusa są wpisane w Jego życie codzienne. Codziennie egzorcyzmował, nieustannie. Mają też oryginalny rys, ponieważ są zawsze związane z urzeczywistnieniem się, nadejściem, jak mówi Jezus, Królestwa Bożego na ziemię. I nie są dokonywane tak jak widzieliśmy przed chwileczką u Józefa Flawiusza, jakąś magiczną mocą, pierścieniami, mandragorami. Nie są wstawiane jakieś puchary z wodą, żeby demon je potrącił. Lecz, jak mówi Jezus, są dokonywane mocą Ducha Świętego. Jezus nadaje jakby jedyną niepowtarzalną interpretację, twierdząc, jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Wszyscy trzej synoptycy, Mateusz, Marek i Łukasz, potwierdzają, że posługa egzorcyzmowania jest na stałe wpisana w życie Jezusa, w jego zajęcia codzienne, przy czym wyraźnie odróżniają rytuał uzdrowienia od opętania i uwolnienia. Uzdrowił wielu dotkniętych, mówi święty Marek, rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił. Czym innym jest choroba, a czym innym jest opętanie. I to jest bardzo ważne. Nie chciałbym się jakby nad tą kwestią rozwodzić. Kto będzie chciał z Państwa, może książkę sobie na ten temat poczytać. Jedynie w Ewangelii świętego Jana, Ewangelia świętego Jana jest zupełnie innym językiem pisana, nie ma w niej mowy o żadnych egzorcyzmach. A synonimami zła stają się świat, ciemność, grzech, kłamstwo, zaś diabłem nazywany jest też człowiek zły. Patrzmy tutaj na Judasza, którego wstąpił demon, wyszedł z wieczornika, tak? I nastała noc, jak mówi święty Jan. To jest ta ciemność właśnie. Jezus przekazuje misję egzorcyzmowania swoim uczniom, apostołom. Posyła ich na świat po to, by wypędzali, wyrzucali złe duchy. Mówi do nich, wypędzajcie złe duchy. I to jest mandat, proszę Państwa, misyjny, na którym zasada się moja posługa jako egzorcysty. Jako naukowca, który dzisiaj do Państwa przemawia, tak?
Na podstawie właśnie tych słów. To jest nakaz. Świadectwa Ewangelii wspomnianych tutaj już potwierdzają, że wiele razy uczniowie byli posyłani przez Jezusa, aby głosić Królestwo Boże i potwierdzają to konkretne znaki, że oni wkładali ręce na chorych, chorzy byli uzdrowieni. Przybiegają uczniowie, podaje nam ewangelista Łukasz, Panie, Panie, mocą Twego imienia wypędzaliśmy złe duchy. Nie wiedzą nawet, jak to nazwać, nie wiedzą, co się dzieje. Mieli taką moc, otrzymali taką moc egzorcyzmowania, uzdrawiania w imię Jezusa Chrystusa. W liturgii egzorcyzmu Jezusa można wrócić poszczególne etapy. Reakcja złych duchów na spotkanie z Jezusem zawsze złączona z aktem proskenezy, przeważnie włączona z aktem proskenezy, czyli oddanie czci, pokłonu egzorcyście, właściwego dla kultury wschodniej, właśnie nie, wręcz bizantyjskiej potem, proskeneza, proskenei po grecku. A pompa, czy jakby wyciągnięcie przez Jezusa złego ducha, na przykład człowieka opętanego Geradończyka, który miał w sobie legion. Państwo pamiętają doskonale ten opis ewangeliczny. Ten legion jest taką apopompą, api wyciągnięty, że tak powiem, jak to powie nam święty Łukasz, i epi skierowany w co? W stado świń, które pędząc padło na przepaścią do ogromnego jeziora, prawda? W jakieś określone miejsce. Api i epi, prawda? To są te dwa jakby tutaj słowa greckie bardzo ważne. I są też ważne skutki działania egzorcyzmy. Egzorcysty zawsze widoczne w egzorcyzmach Jezusa. Jest zmiana kondycji opętanego. No jest reakcja otoczenia. Wielki prorok powstał pośród nas, prawda? Wielu ewangelistów te właśnie schematy w przekazach swoich zachowuje. Najwięcej egzorcyzmu znajdujemy u świętego Marka. Krótka Ewangelia, 16-rozdziałowa, ale tam tych egzorcyzmów jest najwięcej. Pewnie po wstąpieniu Chrystusa i zesłaniu Ducha Świętego pojedynek między apostołami, uczniami, a duchami złymi przybiera inne formy. Co to takiego jest, proszę Państwa? Jest to, jak mówią dzieje apostolskie, walka z magią, z zabobonami wszelkiego rodzaju. Walka z wiarą w duchy wróżebne, z wróżbitami. W dziejach apostolskich tych opisów jest cała masa. Walka z bałwochwalstwem, które polega na oddawaniu czci demonom, jak powie Apokalipsa. Czy też na zasiadaniu ludzi do wspólnego stołu z diabłami, z demonami, za co będzie pierwszym się do Koryntian karcił swoje dzieci duchowe święty Paweł, który zakładał kościół w Koryncie, tak? Jest to walka z fałszywą mądrością, z szatańskimi teoriami, filozofiami, którymi ciągle usiłuje się zwieść ludzi. Jest to też walka z pseudo-cudotwórcami pozostającymi, jak mówi święty Jan w Apokalipsie, na usługach bestii. Proszę Państwa, króciutko. Wędrujemy od czasów Jezusa poprzez świadectwa pisarzy wczesnochrześcijańskich, potwierdzających, że egzorcyzmuje się w Kościele. Ci pisarze to na przykład święty Justyn Męczennik, Hipolit Rzymski, czy święty Cyryl Jerozolimski, Augustyn, ojciec i doktor Kościoła, święty Ambroży, wielka osobowość Kościoła Zachodniego. Widzimy, że te egzorcyzmy są po drugie wpisane w przygotowanie do inicjacji chrześcijańskiej, do chrztu, do bierzmowania i do komunii świętej. Do Kościoła napływa bardzo wiele ludzi od IV wieku, od edyktu mediolańskiego. No, proszę Państwa, to był motłoch, tak? Motłoch ludzi, wszyscy chcieli być chrześcijanami i rzeczywiście tych ludzi trzeba było jakoś urobić, tak? Służyły też temu egzorcyzmy, ponieważ wielu tych ludzi wychodziło z pogaństwa, z autentycznych kultów bożków i egzorcyzmy w przygotowaniu do inicjacji chrześcijańskiej się miały jakby pewien charakter skrutinium, prawda? Egzaminu, w czasie którego okazywało się, że ten kandydat jest zdolny do wejścia do baptysterium, prawda? Przyjęcia wiary. Pierwsze, bo nie mówimy tutaj tylko o opisach, nawet punkt trzeci, pierwsze teksty egzorcyzmów przynoszą nam sakramentarze, na przykład sakramentarz gelazjański z VII-VIII wieku. To księga liturgiczna, która była kopiowana wielokrotnie i opisuje prawdopodobnie liturgię egzorcyzmów i chrzcielnych, i większych uroczystych, które miały miejsce w wieku V, VI, a więc w czasach Grzegorza Wielkiego. Ciekawostka to również, proszę Państwa, to, że na początku egzorcyzmowanie, to w punkcie czwartym zapisałem, jest charyzmatem. A więc proszę sobie wyobrazić, że Orygenes powie tak swoim apologetyku. Proszę bardzo, niech stanie przed wami jakikolwiek chrześcijanin. Będzie potrafił w imię Jezusa Chrystusa rozkazywać wam, demonom, prawda? A więc charyzmat, tak? Dar duchowy. Dar uwalniania z mocy złego ducha. Z czasem staje się on urzędem. Też stopniem w przyjęciu święceń kapłańskich, prawda? Ale też urzędem. Urzędem, na który dokonuje się nominacji z ramienia i z mocy biskupa. Zmierzamy ku
Rituale Romanum 1614 roku, który jest takim cukiereczkiem tutaj nawiązującym chociażby do tego, o czym słyszeliśmy w przedłożeniu tutaj pani doktor na temat Melzaku, pana profesora Hochleitnera. Otóż, proszę Państwa, to był bardzo ciekawy czas przed obradami Soboru Trydenckiego. My bardzo często mam takie przekonanie, że Trydent to jest coś takiego, dzisiaj kiedy jesteśmy ludźmi XX, XXI wieku, mówimy, Trydent to jest coś starego takiego, prawda? To są te skrzypce, które ksiądz zakłada, staje ten do ludzi. To jest taka starość, prawda? To wszystko jest takie skostniałe, ta łacina, prawda? Dzisiaj to jest liturgia, prawda? Po polsku, po niemiecku, prawda? Zrozumiałe wszystko, cudowne. Otóż właśnie nie, ponieważ przed tym Trydentem była tragiczna sytuacja, gdy chodzi w ogóle o liturgię. To już nie powiem, co się działo w tej przestrzeni opętania, magii, czarów. A więc, w pierwszej części przepraszam bardzo, coś mi się tutaj pogubiło. Proszę wybaczyć, ale to musiała mi prezentacja, to nie jest ta testyta tutaj. Chociaż miałem ją na pendrive przygotowaną, uzupełniłem ją jeszcze w trakcie wypowiedzi pana profesora Hochleitnera, żeby do niej nawiązać owej właśnie ciekawostki. Otóż właśnie, to jest właśnie to. Tego nam brakowało. Już wracamy do tematu. Od czasu średniowiecza, obok oficjalnej liturgii egzorcyzmów nad opętanymi z inicjatywy demonologów istniejących w świecie, opracowano cały szereg, rozszerzono też wyjątkową liczbę specjalistycznych technik egzorcystycznych, które zyskiwały niezmierną wiarę popularność w przestrzeni ludowości. Ten rozwój był konfrontowany ogólnym klimatem strachu, w szczególności lęku przed demonami, który charakteryzował ową jesień średniowiecza. Tak? W tym nastroju lęku kwitła też literatura demonologiczna, która stanowiła próbę diagnozy paktów diabelskich i sposobów współdziałania złych duchów z ludźmi. Do najbardziej znanych dzieł tego okresu należały, znane pewnie Państwu doskonale, dzieła inkwizytorów, na przykład podręcznik dominikanina Jana Nidera Fornicarius seu dialogus ad vitam Christianum exemplo conditionum formice imitativus, tak? Opisujący w formie dialogu oddziaływanie demona na ludzi i pakty czarnoksiężyckie, tak? Maleus Maleficarum, słynny młot, tak? Na maleficium, tak? Na czarownicę, na zakleństwa. Dominikanina Jakuba Sprengera, druga połowa XV wieku, który był kodeksem i sumą demonologiczną aktualną aż do końca XVIII wieku. Oraz też pisma stanowiące swoiste zestawienia wszelkich praktyk egzorcystycznych. Girolamo Mendiego, Flagellum Demonium, właśnie młot na demony, tak? Z 1586 roku. Czy Thesaurus Exorcismorum, skarbiec egzorcyzmu, wydrukowany u Lacero Cetnera, w 1608 roku w Kolonii, czy na przykład praktyka egzorcistika Walerego Polydorusa z Padwy, tak? A więc cała masa ksiąg, które nie były księgami liturgicznymi, a były księgami, po które sięgali i ludzie świeccy, i kapłani nawet, prawda? W drugiej części owego ostatniego dzieła praktyka egzorcistika odnajdujemy nawet receptę na sporządzenie antydemonicznych lekarstw na różne sytuacje, których działanie wzmacniono na przykład czasami odmawianiem określonych form modlitw. Wśród zalecanych środków były na przykład wymienione zioła, minerały, wyciągi z ziół, kadzidła, lewatywy, środki wymiotne, napoje pokrzepiające skrawki pergaminu z błogosławieństwami, a wspomniany już moc na czarownicę Mendiego, mieszając praktyki liturgiczne z doświadczeniem ludowym, w pierwszym zaproponowanym egzorcyzmie podaje rubrykę zasad, które miały być zachowane we wszystkich egzorcyzmach. A więc potrzeba było ocalenia i stworzenia rytuału w 1614 roku, który był owocem właśnie obrad Soboru Trydenckiego, bardzo ważnym, rytuału rzymskiego, który zawierał liturgię, między innymi oprócz liturgii sakramentów, liturgię egzorcyzmu. De exorcizandi obsessis a demonio, tak? Czyli o egzorcyzmowaniu opętanego przez demona. Tak? Jest to 21 paragrafów w pierwszej części tego rozdziału dotyczącego obrzędu egzorcyzmu, które przedstawiają różne przypadki egzorcyzmu i opisują przebieg obrzędu. Na mocy delegacji biskupa ordynariusza egzorcyzm mógł odprawić tylko prezbiter, kapłan, oznaczając się pobożnością, roztropnością, uczciwością. Widzimy, że tutaj nowe dokumenty Kościoła wracają właśnie do tych formuł trydenckich. Kapłan musiał być odpowiednio przygotowany do egzorcyzmu. Charakterystycznym elementem trydenckiego rytu, o którym Państwo doskonale wiedzą, słyszeli pewnie wielokrotnie, była formuła
Precipio tibi ficumque es spiritus immunde. Nakazuje ci kimkolwiek jesteś w duchu nieczysty. Quod est nomen tuis. Jakie jest twoje imię, prawda? Zaraz nakazam, aby demon objawił swoje imię oraz dzień i godzinę opuszczenia opętanego. Ta wymiana imienia, to wypowiedzenie imienia, które państwo widzieli pewnie wielokrotnie na filmach dotyczących egzorcyzmu, jest bardzo ważne, dlatego że imię całej przestrzeni semickiej, całej przestrzeni świata wschodu starożytnego, ono stanowi o jestestwie człowieka. Ja mam na imię Piotr, ale to państwu nic nie mówi. A państwo słyszeli, znaczy Petrus, Petra skała po grecku, to już wiemy, co znaczy Piotr, pochodzący od tego Petrusa, tak? Od tej Petry. Tak samo tutaj, jeżeli mówimy Lucyfer, Lucyforos, niosący światło. To był anioł obdarowany największym światłem przez Boga. Pierwszy spośród aniołów, który się zbuntował, powiedział, non serviam, nie będę służył, tak? I upadł w czeluści, pociągnął za sobą inne demony. Przez blisko 400 lat Kościół rzymskokatolicki posługiwał się owym formularzem egzorcyzmu z 1614 roku. Konstytucja liturgii wydana po Soborze Watykańskim II, pierwszy powatykański osoborowy dokument w czasach tych nowożytnych, zalecał zmianę w ogóle wszelkich tekstów liturgicznych. Mamy je dzisiaj, mamy mszał wydany w języku polskim, lekcjonarz w języku polskim. Spowiadamy się, słyszymy rozgrzeszenie, którego ksiądz udziela w języku polskim. Wszystkie liturgie sakramentów, sakramentali, błogosławieństwa udzielane w językach narodowych. Od końca lat 80. trwały w Kościele intensywne prace nad nowym obrzędem egzorcyzmu wielkiego i po blisko 10 latach wysiłków kongregacji kultu Bożego i dyscypliny sakramentów w 1998 roku nowy obrzęd egzorcyzmu, zwany De Exorcismi et Supplicationibus Quibusdam, czyli egzorcyzmy i błagania specjalne, został zatwierdzony przez papieża Jana Pawła II, żyjącego jeszcze oczywiście wówczas Ojca Świętego. W 1999 roku został ogłoszony, zaprezentowany w biurze prasowym w stolicy apostolskiej zezwoleniem również używania starego trydenckiego rytuału z ostatniego wydania z 1952 roku. Kolejnym etapem były tłumaczenia na języki narodowe. Polski przekład został wydany w roku 2002. Mam go tutaj. To jest ta fioletowa księga. Jeżeli państwo nigdy nie mieli księgi egzorcyzmu w ręce, to proszę bardzo, przekazuję, bo egzorcyzm sprawuje się z ksiąg liturgicznych, nie z powietrza. Jest to jakieś magiczne zaklęcia jak Eleazara. Tu jest księga łacińska, którą też się posługuje czasami, wydana w Watykanie. Nie będę omawiał tego rytuału, nie ma to sensu, jesteśmy już zmęczeni. Chciałbym tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Ta księga nowa, wydana w 1999 roku, tłumaczona na język polski, zaleca egzorcyście w badaniu przypadku opętania, to jest bardzo ważne, konsultacje ze specjalistami nauk humanistycznych, czyli na przykład z psychiatrami, z lekarzami, prawda? Ale też otwartych na sprawy życia wewnętrznego, życia duchowego, życia chrześcijańskiego. Tak? To jest bardzo ważne. W przypadku niekatolika, bo też się tak zdarza, również niekatolik może z wiary w to, że ten obrzęd może pomóc, może prosić o obrzęd egzorcyzmu, tak się również zdarza. Rytuał zaleca zwrócenie się do biskupa diecezjalnego, aby on dokonał jakby zezwolenia specjalnego na tę okazję. Rzecz bardzo ważna, najistotniejsza, która państwa interesuje pewnie najbardziej. Objawy, o których mówi rytuał, objawy, które wskazywałyby na przypadek opętania, bo bardzo trudno go czasami odróżnić od choroby psychicznej, prawda? Nie jest to łatwe. A więc tak, na pewno charakterystyczne i znane nam doskonale wypowiadanie wielu słów w nieznanym sobie języku, albo też rozumienie mówiącego. Czyli na przykład osoba opętana będzie do niej mówić po łacinie, tak? Chociaż ma na przykład 12 lat, nigdy tej łaciny nie studiowała, tak? A jeszcze jak będzie przeklinać po łacinie, to już po prostu będzie super, prawda? Znajomość spraw i rzeczy dalekich, zakrytych. To właśnie to, czego się boją księża bardzo często, że ja nie chcę być egzorcystą, bo jak pójdę odprawiać egzorcyzmy, to diabeł będzie mówił moje grzechy, a mam ich trochę na koncie, prawda? Będzie wstyd, prawda? Bez siebie samego, bez może jeszcze trzech ludzi obecnych na tym egzorcyzmie, prawda? Więc wykazywanie się znajomością spraw zakrytych. Wykazywanie siły nieproporcjonalnej do wieku albo przekraczającej możliwości człowieka opętanego. Dziecko, które ma na przykład 4 lata, ma taką siłę, że potrafi powalić na przykład 4 mężczyzn.
którzy te dziecko trzymają w czasie egzorcyzmu. Tak? Również zachowanie natury moralnej, bo do tej pory mówiliśmy o pewnych objawach fizjologicznych, a więc gwałtowna nienawiść do Boga, do imienia Jezus, do Najświętszej Maryi Panny, do Kościoła, Słowa Bożego, do przedmiotów miejsc świętych, oczywiście do wody święconej, o której słyszeliśmy tutaj w wykładzie pana profesora Hochreitnera. Także dzisiaj, proszę Państwa, także dzisiaj na przykład leżenie krzyża, nienawiść wręcz do krzyża, prawda? Takie są właśnie te zewnętrzne objawy, które też nie zawsze muszą występować, rzecz jasna. Tak pokrótce wygląda schemat egzorcyzmu wielkiego, liturgii egzorcyzmu wielkiego. Składa się z czterech części, ja przynajmniej go tak podzieliłem, nie są to części zapisane w rytuale, to są części zapisane w mojej książce. Jakieś obrzędy wstępne, rzecz jasna, prowadzenie do tej celebracji, liturgia Słowa Bożego, tak jak w czasie każdej mszy świętej. Centralne miejsce zajmuje proklamacja Ewangelii do wyboru przez egzorcystę, przeróżne teksty ewangeliczne i sam ryt egzorcyzmu, związany, proszę zobaczyć, nie tylko z formułami błagalną czy rozkazującą, egzorcizo te, zaklinam cię, ale to też różne gesty, symbole, nałożenie rąk, ukazanie znaku krzyża, eksuflacjo, tchnięcie w twarz opętanego, tchnięcie tym Bożym Duchem w jego wnętrze, tak? No i obrzęd zakończenia, dziękczynienie, modlitwa końcowa, uroczyste błogosławieństwo. Państwa pewnie interesuje, jak to się odbywa, jak ten egzorcyzm jest celebrowany, ale pewnie to będzie w pytaniach i na nie postaram się odpowiedzieć. Chciałbym na koniec zadać jeszcze Państwu pytanie bardzo ważne. Czy egzorcyzmy w XXI wieku są nam potrzebne? Państwo z mojego świadectwa już wiecie, że ja je praktykuję jako egzorcysta, tak? Jesteśmy na sympozjum, które dotyczy magii, demonologii, tak, czarów w dawnych wiekach. Ale przecież dzisiaj również, kiedy rozejrzymy się wokół siebie, tą magię i te czary również widzimy, tak? Widzimy, proszę Państwa, bioenergoterapeutów, którzy za każde pieniądze nas uzdrowią, będą nas kroić na kasę tak, że po prostu głowa boli. Proszę Państwa, widzimy współczesnych egzorcystów świeckich, którzy też za pieniądze zrobią wszystko. Mam taką egzorcystkę ze Szczecina, która jednego facjata na Solblągu tak uwikłała finansowo, że pomagała mu oczywiście na początku, prawda? Widzimy amulety, przedmioty, które magiczne, które nosimy, do których przywiązujemy wagę. Widzimy też chociażby właśnie owe książki, prawda, Harry'ego Pottera. I tu chciałem kilka dosłownie słów na koniec poświęcić temu zjawisku, to jest bardzo ciekawe. Kilka słów. Czy to jest czarodziej, czy czarownik według Państwa? Bo mówi się czarodziej, tak? To ma taki pozytywny wymiar, tak? Otóż w języku polskim te dwa słowa są zbliżone. W języku oryginału angielskiego wizard i witchcraft oznaczają coś zupełnie odmiennego. Otóż, proszę Państwa, witchcraft to jest poważna magia. Wiedza ludzi mądrych, tak? W przestrzeni na przykład satanistycznej to będą lucyferianie, którzy mają inteligencję, poznanie demona. Jest domeną Wicca, bogini płodności i rogatego boga, czczonych na przykład obecnie w Wielkiej Brytanii wśród sekt pogańskich, tak? Witchcraft. Wizardy kojarzą się raczej z baśniowością i iluzjonerstwem, prawda? To są ci pozytywni czarodzieje, których my znamy z bajek, prawda? Krasnoludki i tak dalej, tak? Więc są dwie historie Harry'ego Pottera. Harry Potter jako czarodziej właśnie i Harry Potter jako czarownik, który używa atrybutów czarownika. Na przykład na okultystyczne narzędzie oczyszczenia, jakim jest różdżka, która jest przyrządem nie tylko do znajdywania wody, jak nam się czasami wydaje, czy znajdywania skarbów, też do wywoływania duchów zmarłych, duchów złych. Kontakt ze zwierzętami, rozmowy z wężem w filmie, czy na przykład używanie sowy, która jest symbolem demona ze średniowiecza, prawda? Symbol idolatrii, tak? Kultu bożków, bałwanów. Latanie na miotłach, atrybut bardzo poważny. Zazwyczaj właśnie kojarzony z czarownicami, z kimś złym, prawda? Mało tego, zaklęcia Imperius Cruciatus, Avada Kedavra. I teraz proszę Państwa, niech Państwo tego nie robią, błagam Was o to, ale kiedy otwiera się Biblię Szatana Antonego Laveya, to właśnie tam są te zaklęcia, te zaklęcia zapisane. Właśnie w Biblii satanistycznej, tak? Czym jest Biblia satanistyczna? Czym jest satanizm? Nie muszę Państwu wyjaśniać.
Warto otworzyć czwarty tom książki Harry'ego Pottera i na stronie 666, to pewnie tylko przypadek, że akurat na tej stronie, jest tam zapisany rytuał upuszczenia krwi. Okazuje się, że właśnie ten rytuał jest bardzo bliski kultom szamańskim i satanistycznym, związanym z profanacją Eucharystii, mszy świętej. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jeszcze do pytań wrócimy, ale jeszcze został nam jeden referat, więc chcielibyśmy poprosić panu doktor naszą ostatnią prezentację. Dobrze, dobrze. Więc ja już tutaj zapowiem pani doktor Aleksandra Rzeszaterska-Nowakiewicz z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, która wspólnie z mężem, z Tomaszem Nowakiewiczem, prowadzi badania od kilku sezonów w Czaszkowie nad jeziorem Midajno i opowie nam o niezwykłych odkryciach, jakich tam dokonano na Mazurach. Się wydaje, jest to miejsce szczególne, zresztą Państwo się za chwilę przekonają. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze wytrzymacie tę chwilę, myślę, że warto. To będzie taki poczęstunek na koniec. Dobranocki jeszcze nie ma, na Harry'ego Pottera jeszcze nie czas, więc możemy się, tak powiem, nieco posilić intelektualnie. No nie wiem, jak Państwo uważacie, czy będzie jeszcze, zacznie się na jakieś dyskusje, czy mam tutaj pewne wątpliwości, niektórzy jeszcze, już większość się osób ulotniła, gdzie może już. Rzeczy, no bo jest to, tak powiem, temat, bo można by nad każdym zabytkiem się tam rozczulać długo i mówić, ale... Nie będę się rozczulać nad zabytkami. Nad interpretacją tegoż i w ogóle. Myślę, że warto. To jest... Ja to już widziałem, ale tak, ale to większość Państwa nie widziałem. Ja postaram się na koniec...